Dzień dobry. Wspomniałam ostatnio o umiejętności obsłużenia rozczarowania i były zamówienia na rozszerzenie tego tematu, więc zapraszam Was na herbatkę z tym arcyważnym stanem, jakim jest rozczarowanie. Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa i którego nic nie spotyka, pisał Federico Moccia. Będzie o rozczarowaniu i o stracie, ponieważ rozczarowanie zawiera w sobie stratę. Jeśli nie czegoś, co już było, to wyobrażenia lub nadzieja. Na. W przypadku dziejącego się rozczarowania, myślę, że mamy realnie trzy drogi: albo uznajemy rzeczywistość, albo z nią walczymy, na przykład poprzez kontrolę, albo wypieramy, zaprzeczamy. Nie bardzo widzę, czy przychodzą mi do głowy inne wyjścia. Nawet jeżeli by zmienić bieg wydarzeń, gdyby to było możliwe, to to kontrolowanie. W późniejszej części omówię ograniczenia płynące z kontrolowania. Z kolei, zaprzeczać, wypierać, yy, odsuwa nas od świadomości, a więc zatrzymuje na wcześniejszych etapach rozwoju, więc mocno ogranicza. Z kolei, uznawać rozczarowanie oznacza dopuścić ból z nim związany. I tu, jeśli nie nauczyliśmy się tracić, tu właśnie wypadamy z zakrętu. Ciężko jest nam uznawać rozczarowanie, bo. Yy, Przywiązaliśmy się do widzenia obrotu spraw w pewnym kierunku. Ty, właśnie ty, będziesz mnie kochać. Dostanę awans, przyjaciel mnie nie wystawi, pogoda na wakacjach dopisze, ulubiony artysta zagra koncert, skoro już mam bilety, bliska osoba nie zmieni swoich wartości, bo pokochaliśmy ją właśnie taką, a nie inną. Wiele z tych upragnionych scenariuszy jest nieświadomych. Nie wiemy, że musimy trzymać taki dookreślony obraz rzeczywistości, ale szukamy potwierdzeń, że taki on właśnie jest. Żeby obsłużyć rozczarowanie, należy trenować przyzwolenie na to, co jest. Mieliśmy pójść razem na koncert, ale to by się nie chce. Hmm, przykro mi, bo przywiązałam się w głowie do myśli, jak świetnie się będę tam bawić, bo będziemy razem. I ty będziesz lustrem mojej radości i ekscytacji, i ona przez to będzie silniejsza. A tak, będę miała do dyspozycji tylko to, co jest we mnie. Sąsiad właśnie zaczął remont. Kolejny sąsiad właśnie zaczął remont, i ja teraz muszę dopuścić rozczarowanie, że nie będę miała ciszy do nagrywania tego wideo. I prawdopodobnie muszę też rozczarować Was, jeżeli to będzie słyszalne na nagraniu. Jest duża szansa, że tak, niestety. I będziemy sobie właśnie trenować rozczarowanie w praktyce. Ja jestem za tym, żeby chwilę posiedzieć przy tej myśli płynącej z rozczarowania. Co mi robi, że ja się przywiązałam do mojego wyobrażenia o tym, jak ma ten koncert wyglądać, żeby był udany, a zapowiada się, że będzie inaczej. Prawdopodobnie oznacza to jakąś moją sztywność myślenia i nastawiania się. Ma być tak, jak ja już sobie w głowie uszyłam. I wtedy yy, zabieram sobie szersze spojrzenie na szanse, jakie ta nowa sytuacja niesie. Bardzo ciężko jest nam widzieć szanse, jak jesteśmy w sztywności myślenia. Ale gdyby tak wziąć ojczenie w nawias, to co nowego ta zmieniona sytuacja do mojego życia zaprasza? Może jest to okazja, by nauczyć się przeżywać radość samej. Może mogę pobyć ze sobą bez luster i poznać, jak mi jest, kiedy jestem na koncercie właśnie sama. Może to też jest taka szansa sprawdzenia, na ile uzależniam dobry przebieg spraw od obecności lub stanu, nastroju innych ludzi. Jeśli mocno to robimy, to może być nam ciężko. Nasze oczekiwanie staje się ciężarem i dla nas, i dla innych. Bo oni czują, że nas rozczarują. I jeśli my kiepsko metabolizujemy rozczarowanie, no to w zależności od stopnia dojrzałości ci nasi bliscy mogą unikać umawiania się z nami. No, żeby na przykład nie czuć tego ciężaru. Mogą wymyślać wymówki, dlaczego nie pójdą i kupować nowe chomiki, które im zachorują na każdą okazję, kiedy będzie potrzeba. Albo sami mogą chorować. Mogą się wreszcie zmuszać, żeby tylko nas nie rozczarować. A to ma krótkie nogi, bo pod takim zaborem sztywności nie żyje się dobrze. I w końcu ci ludzie też to odczują. A wtedy może być w naszym kierunku skierowana masywna złość. Albo ghosting. Nie jesteśmy oczywiście odpowiedzialni za to, jak zachowują się inni ludzie i co wybierają, ale jesteśmy współodpowiedzialni za nasz relacyjny taniec. Jak ja współtworzę to, że ktoś rezygnuje z siebie, żeby tylko mnie nie rozczarować. Jak ja współtworzę to, że ktoś rezygnuje z siebie, żeby tylko mnie nie rozczarować? To jest bardzo ważne pytanie, jeśli zależy nam na tym, by być człowiekiem, z którym chce się być. Rozczarowanie. To jest tak niesamowicie trudne i jednocześnie ciekawe uczucie. Go się nie da zatrzymać. Jest jak płomień świeczki, który dogasa, bo kończy się knot i możesz lecieć mu na ratunek z paniką w oczach i krzyczeć w duszy: nie, czekaj ale on już zgasł. Już tego nie cofniesz. To jest uczucie niecofalne. Oswoić niecofalne to jedno z największych wyzwań życiowych. Bo dotyczy uznania straty. Mm, już jakaś klamka w serduchu zapadła i ty stoisz tu taki rozczarowany, a sytuacja taka wydarzona i patrzycie na siebie. Jonathan Carroll pisał są dwie rzeczy, które nigdy nie dają nam spokoju: miłość i rozczarowanie. Nie możemy ich wyłączyć jak wentylatora ani skierować podmuchu w bok. Ale czy na pewno i czy zawsze? Mm, nasza psychika to jest niezwykle kreatywny twór i także w tym obszarze wyprodukowała mechanizmy obronne niedopuszczające rozczarowania. Znamy z potęcznego języka takie sformułowanie jak, bo ty. Bo ty zawsze, bo ty nigdy. A więc obwinianie. Obwinianie służy temu, byśmy mogli odepchnąć uczucie rozczarowania. Jak cię tak poobwiniam, to wiesz, że ty się zmienisz i już nigdy więcej nie zdecydujesz, nie postąpisz w sposób, który miałby mnie rozczarować. A więc obwinianiem chcemy kontrolować rzeczywistość i psujemy sobie relacje z innymi i ze sobą. Dlaczego ze sobą? Yy, bo to kosztuje nas wiele zabiegów i starań wokół pilnowania świata, by był w naszych ramach. Jak jesteśmy tak pochłonięci tym pilnowaniem, to umyka nam świadomość, że czegoś nie przeżywamy, a to nieprzeżyte odkłada się w ciele w postaci napięć, które prowadzą potem albo do bardzo trudnych stanów psychicznych, jak na przykład ataki paniki lub depresja, albo do chorób i lub uzależnień. Żeby pilnować, żeby świat mnie nie rozczarował, to jest dużo pracy na zewnątrz. I jak się tak angażuje w te ceremonie ceregiele, to nie wykonuje pracy wewnątrz. Czekaj, czekaj, to naprawdę jest tak, że e, wszystko ma być po mojej myśli? Czy może to jest moje jakieś wyzwanie rozwojowe, żeby nauczyć się godzić z biegiem rzeczy i przeżywać rozczarowanie? I żeby uniknąć naiwności, raz wpływamy na rzeczywistość, raz ją przyjmujemy. Czasami warto wyznaczyć sobie granice, co dla mnie będzie oznaczało, że coś nie działa, i ja uznam rozczarowanie. Do jakiego momentu chcę próbować? Znana modlitwa rozpowszechniona i stosowana w grupach 12 kroków brzmi tak. Boże, daj mi pogodę ducha, abym zaakceptował to, czego nie mogę zmienić, odwagę, abym. Zmienił to, co mogę zmienić, i mądrość, abym rozróżniał jedno od drugiego. To jest mądrość wszechczasów. Ile lat terapii by mi to zaoszczędziło, gdybym umiała przyjąć i wdrożyć tę zasadę wcześniej? Ale to się tak mówi wstecz. A yy, proces procesuje procesowanie w swoim tempie, a yeti, yeti, yeti. Wszyscy jesteśmy gdzieś w procesie. I chyba fakt, że nie możemy go przyspieszyć, przeskoczyć należy właśnie do tej części, której nie możemy zmienić. Tak mi podpowiada moje wnętrze. Ciekawe, co wasze mówi wam na temat waszego doświadczenia bycia w procesie. A więc ja z pogodnym duchem na to patrzę. Rozczarowanie, że ktoś z nami nie pójdzie na koncert, to jest taka obsługiwalna mniej lub bardziej codzienność. Ale rozczarowanie, że mój partner ma żonę albo moja partnerka ma męża, rozczarować się takim stanem rzeczy i zdać sobie sprawę, że lokuje moje uczucia, moje zasoby energetyczne, moje intymne, zależnościowe kawałki w relacji z obiektem niedostępnym, to są bardzo bolesne i ciężkie sytuacje. I uznać to rozczarowanie. To albo być z niedostępnym partnerem z całym dobrodziejstwem inwentarza, albo odejść. A wiemy, że im bardziej się przywiązujemy do myśli, że związek się uda, tym ciężej się rozczarować i w wyniku tego rozczarowania zakończyć relację. I im dalej w las, tym nasz mózg bardziej opiera się kończeniu. To są smutne koleje losu, i czasami ludzie trzymają się latami w takich sytuacjach. By się nie rozczarować, by nie dopuścić tego rozczarowania, by nie zdać sobie sprawy. Albo rozczarowanie, że biznes nie wypalił, a miał, bo wzięliśmy ogromny kredyt, bo wszystko na to postawiliśmy, bo od dziecka tworzyliśmy taką narrację, że to jest moja tożsamość, że będę prowadzić taką firmę. Albo będę osobą, co wykonuje taki zawód. I to nasze przywiązanie do tych myśli czasem marzeń może nam podpowiadać ślepą konsekwencję. Nawet jeśli to być może nie jest dobry czas na taką firmę lub koniunktura nie ta, albo się do tego nie nadajemy. Nie musimy. Nie musimy naprawdę być dobrzy w tym, co sobie założymy, że musimy. I to też jest OK. Cierpimy, bo wybieramy bardziej zaangażować się w jakiś wybrany scenariusz, czasem to nie jest nawet nasz scenariusz, niż w to, co może przynieść życie. I to, co może przynieść ulgę, to też jest rewizja. Czy ja nadal chcę być tak żywo przywiązana do tego pomysłu, od którego wszystko wyszło? Dlaczego tego chcę? Jak jednak wybieram dopuścić rozczarowanie, to wtedy też jest taki przedsionek na sprawdzenie. Skoro jest tak, to na co mam wpływ, a na co nie? Mogę szukać rozwiązań, ale tylko w ramach tego, na co mam wpływ, jeśli chcę wpływać. A to, na co nie mam wpływu, tu należy nauczyć się relaksować przy tym. Kogo uczono relaksować się w obliczu bezradności? Ręka do góry. Pokolenia powojenne, raczej w trybie przetrwania niż rozprężenia. Nikogo, nikogo nie uczono. Nie uczono naszych dziadków, naszych babci, naszych rodziców, ani nas. Nosimy napięcia wielu pokoleń wstecz, nawet tego nie czując. Ale dobra nowina jest taka, że możemy zacząć nad tym pracować, że możemy to zmieniać i uczyć się relaksować w obliczu bezradności i tych sytuacji, w których nie mamy wpływu. Dostęp do edukacji, relaksacji, terapii, medytacji jest dziś tak łatwy, powszechny i w większości nieograniczony. Ale nam jest się ciężko relaksować, jak się zamartwiamy. A jak stracę dochód, a jak stracę życie. Przywiązujemy się do wizji życia, nie chcemy przywiązać się do cykliczności i do tego, że wszystko ma swój koniec. Nie chodzi mi o to, by zachęcać do rezygnacji z życia czy jakiejkolwiek formy umierania przedwcześnie. Ja jestem zwolniczką życia i zachęcam. Chcę powiedzieć, że cierpimy w tym życiu, kiedy nie chcemy przyzwolić na to, co jest. A tracenie jest wpisane w życie. Jest to nieuchronne. Nawet jak bardzo zabiegałam, by oszukać system czy cykl życia. Widziałam taki obrazek z napisem, że wielu ludzi umiera w wieku 25 lat. Ale ich ciało zostaje pochowane dopiero w wieku 75. Żeby nie być takim obumarłym za życia, trzeba się pisać na to, co życie niesie. Żyję dla miłości, ja za chwilę umieram, bo miłość się skończyła. Przywiązuję się do zwierzęcia, ono żyje tak krótko, i przechodzę przez jego śmierć i żegnanie go. Tańczę w deszczu i za chwilę choruję na zapalenie płuc przez to. Żeby żyć, trzeba godzić się na stratę. To jest wpisane. Rozczarowanie istota. Z takich ważnych rozczarowań, jakie przychodzi nam zwykle w procesie rozwoju przeżyć, to jest na przykład rozczarowanie partnerem. Że nie jest taki, jakim czyniły go moje projekcje. Nie jest też taki, jakim czyniły go jego własne iluzje na temat swojej lepszej wersji. Rozczarowanie rodzicami. Że nie dali tego, co mieli. Nie przygotowali do życia. I musimy teraz improwizować i nadrabiać. Nie dali. Musimy. I tak jest, i nie zmieni historii nic. Ludzie są wadliwi i niewyposażeni we wszystko. Ale dlatego się rozwijamy. Dlatego realizujemy różne doświadczenia, które sprawiają, że dziś jestem kim jestem. I ja też popełnię błędy. I kiedyś być może jakiś drugi mi to wybaczy. Rozczarowanie światem. Dlaczego nie ma kogoś, kto posprząta? Zaprowadzi jakiś pokój i ład, i moje życie stanie się bezpieczne i przewidywalne. Nie stanie. Na życie nie jest ani bezpieczne, ani przewidywalne. I wreszcie rozczarowanie sobą. Weźmy sobie o taką narrację na tapet, że ludzie tutaj w Polsce są tacy niepogodni i nierzeczliwi. A koleżanka była w Australii i w Australii słońce w ludziach i na niebie. No to o co chodzi. Ale zaraz muszę sobie zobaczyć, czemu ja nie wyjadę do Australii. Bo nie mam odwagi. Bo nie znam języka, bo za bardzo jestem przywiązana do swoich małych i dużych spraw tutaj. Może jestem też przywiązana do narzekania i wytykania ponurowości, żeby uniknąć zmiany. I zaraz muszę się sobą rozczarować. I to jest ok. Jestem taka rozczarowująca, i to jest naprawdę okej. Okay. Może nie sięgam. Po wszystko, czego pragnę, bo unikam wyzwań związanych ze zmianą, ale już to sobie uświadamiam, to dużo. Bycie świadomym człowiekiem to jest bardzo dużo. I jeśli ja mogę być rozczarowująca, ale mam też inne wartości, to może inni też mogą? Może możemy pozwolić sobie nawzajem na więcej autentyczności i mniej wymagań, jeśli dopuścimy i ukochamy to, że rozczarowujemy swoje idealne wyobrażenia. I taką mam jeszcze myśl o obszarze rozczarowań, <laughs> na temat uwalniania naszego nierozładowanego napięcia poprzez fatalne sytuacje, których być może moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy przestali opierać się zmianie. A więc jak ja współtworzę to, że spotyka nie tyle rozczarowań? Nie wiem, czy to jest każdego z Państwa doświadczenie i czy to Was dotyczy. Być może są tylko obszary, w których, jak sięgniecie, to bach, rozczarowanie. Jak ja współtworzę to, że spotykam nie tyle rozczarowań? Czego ja sobie nie uświadamiam? Czego unikam? Czego nie chcę być świadomym? Tu już będę dzisiaj kończyć. Życzę Państwu. Utulenia swoich rozczarowań i zadowolenia z siebie, kiedy się Wam to udaje. Mam przekonanie i doświadczenie, że mieszka tam wiele ulgi i mądrości. I pogody ducha oraz miłości, biegłości desiderata w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. No, no i cześć.